W kwietniu zaprezentowano nowego Citroena C3 Aircross, jednak my sprawdzamy, czy aktualny odchodzący model wciąż jest wart uwagi. Citroen C3 Aircross zadebiutował w 2017 roku jako bliźniak Opla Crosslanda i jednocześnie następca minivana C3 Picasso. Samochód w 2021 roku doczekał się liftingu, kiedy to zyskał nowy przedni pas z charakterystycznym motywem szewronów i bardziej wygładzonymi reflektorami, które przypominają teraz SUV-a C5 Aircross. Samochód mierzy 416 cm długości, jego rozstaw osi liczy 2,6 m. Jest to zatem typowy miejski crossover. Z przodu uwagę zwracają charakterystyczne dla Citroena, znane z innych modeli, dwuczęściowe reflektory LED oraz zaoblona, lekko wybrzuszona maska. Zaś patrząc na auto od boku, naszą uwagę zwrócą masywne relingi dachowe, które naprawdę są solidne. Mamy też typowe dla miejskich crossoverów nakładki plastikowe na progi, nadkola, zderzaki itd. Oraz to, co wyróżnia Citroena C3 Aircrossa, czyli wzór na szybie pomiędzy słupkami C i D. Generalnie jednak C3 Aircross to takie nadmuchane C3. Z tyłu jest to typowy Citroen. Dużo okrągłych kształtów, panele airbumps na zderzaku i w zasadzie tyle. Zobaczmy teraz bagażnik. Liczy on 410 litrów pojemności, a zatem jest porównywalny z rywalami. Ponadto oferuje podwójną podłogę i jest ustawny. Zobaczmy teraz, jak się prezentuje wnętrze C3 Aircrossa. Kabina Citroena C3 Aircrossa również jest prosta i minimalistyczna. Jest ona wprost przejęta z C3, a jej centralnym punktem jest 7-calowy dotykowy wyświetlacz systemu infotainment, który służy również jako panel obsługi klimatyzacji. Poza tym obsługa Citroena C3 Aircrossa jest naprawdę prosta. Mamy tu też kilka oldschoolowych akcentów, jak klasyczna wajcha hamulca ręcznego, jak duża dźwignia automatu z charakterystycznym zygzakowatym mechanizmem wybierania oraz analogowe, klasyczne zegary, które są czytelne. Przyjemnym akcentem jest też tapicerowany fragment deski rozdzielczej, który jest miły w dotyku i w zasadzie jest jedynym miękkim elementem w tym samochodzie, nie licząc kierownicy i foteli. Skoro już mowa o jakości wykonania, ta w zasadzie szału nie robi. Choć muszę przyznać, że spasowanie elementów na nierównościach jest całkiem niezłe, gdyż nic nie trzeszczy, nic nie hałasuje. Jednak gdy mocniej chwycimy, to widać, że te elementy są dość luźne, co widać zwłaszcza po kratkach nawiewów. Grunt jednakże nie trzeszczy to na nierównościach, aczkolwiek konkurencja oferuje lepiej wykończone kabiny. Również pod względem ergonomii obsługi Citroen C3 jest naprawdę prosty. Kabinę C3 Aircrossa obsługuje się intuicyjnie, łatwo, tak naprawdę obsłuży ją każdy laik. System multimedialny oferuje przyzwoitą reakcję na dotyk, ma proste, logiczne menu oraz ma niewielką ilość funkcji, co również pozwala zapamiętać łatwo, co gdzie jest. Również klimatyzacją sterujemy wygodnie, łatwo, choć nic nie zastąpi fizycznych pokręteł. Także komputer pokładowy jest bardzo prosty w obsłudze, steruje się nim za pomocą pokrętła na kierownicy lub przycisku na dźwigęcie kierunkowskazów. Przyciski są duże i czytelne. W zasadzie to by było na tyle, jeśli chodzi o ergonomię. Pora teraz na kilka słów o wyposażeniu. To, szczerze mówiąc, nie imponuje, gdyż konkurencja w tej cenie oferuje lepsze wyposażenie tutaj. Co prawda mamy tą przyzwoitą średnią klasową, jak na przykład tempomat, jak lane assist, reflektory LED, czujniki parkowania z tyłu, automatyczną klimatyzację, wejście USB-A, czy funkcje Android Auto i Apple CarPlay, a także keyless. Jednak brakuje tak oczywistych elementów jak kamera cofania, przednie czujniki, monitorowanie martwego pola i parę innych rzeczy, jak chociażby aktywny tempomat. A zapomniałbym, mamy tutaj wyświetlacz head-up, jednak jest on wyświetlany w starym stylu na szybce. Trochę ponarzekałem, teraz za to pochwalę C3 Aircrossa za niesamowicie wygodne fotele, śmiem twierdzić najwygodniejsze w segmencie. Są one naprawdę obszerne, wygodne, miękkie, mają siedziska z materiału łączonego z ekoskórą, są przyjemne w dotyku i wyposażono je w podgrzewanie. Jeśli chodzi o schowki, o półki, te są porównywalne jako konkurencji, czyli jest to typowa klasowa średnia. Zaskoczył mnie jednak brak podłokietnika dla pasażera, za to ten od kierowcy jest naprawdę wygodny. Bardzo spodobał mi się specjalny uchwyt na kartę w Citroenie. Zobaczmy teraz, jak jest z tyłu. Jak to w miejskich crossoverach bywa, z tyłu miejsca za dużo nie ma.
Mam wrażenie, że jest on nieco ciaśniejszy niż na przykład Renault Captur. Na szczęście mamy takie elementy jak regulowana na długość kanapa, co nawiązuje niejako do minivanów, oraz rzadkość w tej klasie, czyli podłokietnik, który tak naprawdę jest składanym środkowym oparciem kanapy. Brakuje natomiast wejść USB, co jest już normą w przypadku konkurencji. Zapomniałem jeszcze wspomnieć o bardzo dużej ilości miejsca nad głową, zarówno z przodu, jak i w drugim rzędzie. Jest naprawdę sporo. Podejrzewam, nawet jakbym miał 1,90 m, wówczas spokojnie by mi starczyło miejsca nad głowę. Co innego, jeśli chodzi o ilość miejsca na kolana, gdyż już przy wzroście 1,80 m dotykam kolanami oparć, jednak jeszcze tragedii nie ma. Sprawdźmy teraz, jak C3 Aircross pisze się w miejskim ruchu. Pod maską C3 Aircrossa znajdziemy topową jednostkę benzynową, doskonale znaną 1.2 PureTech, trzycylindrową, o mocy 130 koni i maksymalnym momencie obrotowym 230 Nm. Oczywiście słychać, że ona ma 3 cylindry, jest dosyć głośna, jednak nie brakuje jej animuszu, nie brakuje jej werwy, jest naprawdę żywotna. Przyspieszenie od 0 do setki zajmuje 9,1 sekundy, a prędkość maksymalna to jakieś 190 czy okolice 200 km na godzinę. Napęd trafia na przód za pośrednictwem klasycznej sześciobiegowej hydrokinetycznej przekładni takiego starego typu. Jednak działa ona całkiem płynnie, dobrze dogaduje się z jednostką, choć czasami zdarzają jej się szarpnięcia. Jednak nie jest to jakieś przesadnie nagminne, w miejskim ruchu się dobrze sprawdza, tak samo jak na trasie. Nawet na autostradach silnikowi nie brakuje werwy, także pod tym względem jest naprawdę dobrze. Pasuje to do miejskiego charakteru Citroena C3 Aircrossa. Rzekłbym nawet, że jest to dedykowany napęd do tego auta. Co potwierdzają również wyniki zużycia paliwa, gdyż średnio w teście wyniosły one jakieś 7 litrów na 100 km. Na autostradzie przy 140 na godzinę będzie to 7,5 litra, w mieście w korkach będzie to ponad 8 litrów, nawet 8,5. Zaś na drogach lokalnych zejdziemy nawet poniżej 6 litrów na 100 km, co przy cyklu mieszanym daje nam właśnie 7 litrów. Bak ma 45 litrów, a zatem zrobimy na nim spokojnie, myślę, że tak około 600 km, 550-600 km, a zatem jest naprawdę dobrze. Podczas miejskich manewrów docenimy lekko pracujący układ kierowniczy Citroena, który pasuje do miejskiego charakteru, podkreśla miejski charakter francuskiego crossovera. Ponadto doceniłem też komfortowe zawieszenie, które sprawnie wybiera wszelkie nierówności, co idzie w parze także z fotelami, o czym już wspominałem wcześniej. Jednak na niektórych nierównościach, na jakichś większych czy zapadniętych sudzienkach, przejazdach kolejowych, wówczas podwozie pojazdu zachowuje się trochę nerwowo, co mnie akurat zaskoczyło. Też spodziewałem się bardziej komfortowego wybierania większych nierówności. Jednak w następcy powinno być to już na dużo wyższym poziomie, ponieważ otrzymał on aktywne zawieszenie z hydraulicznymi ogranicznikami, co ma znacząco podnosić komfort jazdy, oraz nowe fotele. Samochód jest przeciętnie wyciszony, co czuć zwłaszcza podczas jazdy autostradą, jednak także w mieście daje się to we znaki. Słychać wyraźnie szumy opon, słychać też dźwięk jednostki napędowej. Doceniłem też łatwość w manewrowaniu Citroena C3 Aircrossa. Czuć, że jest to samochód stworzony do miasta, dobrze sobie tam radzi. Poza tym mamy dobrą widoczność. Tak naprawdę pod tym względem ciężko się do czegoś doczepić. Hamulce są wystarczające. A jak wypada cenowo? Szczerze mówiąc, tak jak rywale, testowana tutaj wersja Plus z silnikiem 1.2 o mocy 130 koni kosztuje 110 850 zł, zaś z paroma opcjami finalna cena to około 120 000 zł. Podobnie kosztuje Skoda Kamiq z silnikiem 1.0 115 koni z przekładnią DSG w wersji Selection. Podobnie kosztuje Renault Captur 1.3 TC o mocy 140 koni z przekładnią EDC w konfiguracji Techno. Jednak oba te samochody są lepiej wyposażone w standardzie niż Citroen. Co najciekawsze jednak, następca, czyli nowy Citroen C3 Aircross, który jest o blisko 25 cm większy, oferuje opcjonalny trzeci rząd siedzeń w podobnej konfiguracji co ten, w dodatku z nowocześniejszym napędem hybrydowym, miękką hybrydą opartą na 1.2 PureTech o mocy 136 koni i skrzynią dwusprzęgłową już, kosztuje 113 tysięcy, czyli wciąż mniej od starego C3 Aircrossa. A zatem gdzie tkwi szkopuł? Nie wiem. Teoretycznie Citroen twierdzi, że nowy C3
Aircross jest oparty na nowej, na zupełnie nowej, tańszej platformie, co pozwoliło na obniżenie ceny wyjściowej. Jednak mi to bardziej pachnie jakimś sztucznym zawyżaniem cen nowych samochodów i po prostu uleganiu presji ze strony chińskiej konkurencji. Jeśli jesteście zainteresowani Zetrze Aircrossem, zajrzyjcie na superauto.pl, gdzie znajdziecie kilka egzemplarzy fabrycznie nowego Zetrze Aircrossa w różnych wersjach silnikowych i wyposażeniowych. Samochody pochodzą z 2024 roku, wiele z nich dostaniecie od ręki. Możecie też liczyć na atrakcyjne finansowanie, minimum formalności oraz sięgające blisko 20% rabaty. Podsumowując, aktualny, a właściwie odchodzący już model Citroena C3 Aircrossa wciąż jest atrakcyjnym samochodem, jednak ucieszy on bardziej konserwatywne grono klientów. Osoby, które nie mają jakichś wygórowanych oczekiwań co do samochodu, oczekują prostej obsługi, atrakcyjnego wyglądu, komfortu jazdy, gdyż ma naprawdę i komfortowe fotele, komfortowe zawieszenie, sprawny układ napędowy, dobre osiągi, nie pali dużo, a przy tym jest całkiem funkcjonalny. Jednak wydaje mi się, że to za mało, żeby sprostać znacznie nowocześniejszej i lepiej wyposażonej konkurencji. Pozostaje wreszcie kwestia cennika, który moim zdaniem nie jest optymalnie skalkulowany, delikatnie mówiąc, gdyż po co płacić więcej za starszy model, skoro można mieć następcę? Co prawda następca znacznie większy i być może niektórym to może przeszkadzać i niektórzy mogą wolać właśnie mniejszy model miejski typowo. I właśnie dla takich osób będzie dedykowany ten samochód. Dla osób stawiających przede wszystkim na proste, klasyczne rozwiązania. A wy co byście wybrali? C3 Aircrossa? Czy może byście woleli wybrać jego nową generację? A może któregoś z rywali, bądź też chińską alternatywę. Dajcie znać w komentarzach, nie zapomnijcie dać suba, lajka i do zobaczenia za tydzień.